innowacyjne rozwiązania opierają się na połączeniu sił internetu, GPS-a oraz nowości technicznych wprowadzanych przez producentów samochodów. Już dzisiaj umiemy rozpoznać sytuację, w której samochód zmienia pas ruchu. Samochody potrafią odczytywać znaki drogowe, potrafią utrzymywać odpowiedni dystans od innych pojazdów na drodze. Prowadzone są również testy samochodów autonomicznych od 2013 roku, również testy pojazdów półautonomicznych, to znaczy pierwszy pojazd posiada kierowcę, za nim poruszają się, samochody już bez kierowcy. Natomiast w przyszłości widzimy możliwości tak zwanego V2I, czyli połączenia samochodu z infrastrukturą, która będzie informowała o wolnych miejscach parkingowych, o tym, że za chwilę zmieni się światło drogowe, dzięki czemu będziemy w stanie dostosować prędkość tak, aby ruch był bardziej płynny, dzięki czemu bardziej efektywny, tańszy, no i również powodujący mniej zanieczyszczeń środowiska. Część samochodów już dziś posiada systemy alarmujące pogotowie o tym, że wydarzył się jakiś wypadek. Część samochodów jest w stanie również rozpoznać, gdzie jest jakie nasilenie ruchu na drodze. Natomiast w przyszłości systemy będą uczyły się mojego indywidualnego zachowania na drodze i będą dopasowywały mój styl jazdy do warunków drogowych. To znaczy, kiedy system zauważy, że zakręt jest bardziej ostry niż ja przewiduję, będzie w stanie samodzielnie zmniejszyć moją prędkość, zapewniając mi w ten sposób bezpieczeństwo.